Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w czytelni działu zbiorów specjalnych. Nazywam się Elżbieta Domagalska, jestem kierownikiem tego działu i chciałabym pochwalić się unikatową kolekcją Muzeum Książki Dziecięcej, która wchodzi w skład naszego działu. Jest to druga tego typu placówka w Polsce. Pierwsza powstała w 1938 roku w Bibliotece Miasta Stołecznego Warszawy. Historia naszej kolekcji sięga roku 1964, ale mamy za to starsze eksponaty, bo sięgające aż XVIII wieku. Najstarsza z nich ma 272 lata. Są to przypadki Telemaka, syna Ulisesa, po francusku napisane, na polski język przełożone i koperszczykami przyozdobione w Lipsku w roku 1750. Od razu wyjaśnię, że koperszczyki to jest dawna nazwa miedziorytów. Jest to najsłynniejsze dzieło Franciszka Fenelona, wychowawcy wnuków Ludwika XIV. Dla następcy tronu, księcia Burgundii, napisał właśnie przypadki Telemaka w roku 1699. Jest to pierwsza książka dla młodzieży, łącząca wątek przygodowy z dydaktycznym. Franciszek Fenelon oparł fabułę tej książki na motywach mitologicznych. Widzimy tutaj Telemaka wyruszającego na poszukiwanie swojego ojca Odyseusza, po łacinie Ulisesa. I do tego wątku dołączył Fenelon pochwałę monarchii oświeconej oraz zawarł ostre sądy przeciwko absolutyzmowi, czym naraził się na gniew króla, został pozbawiony funkcji nadwornego pedagoga, a jego dzieło zostało umieszczone na indeksie. Sława tego dzieła rozeszła się po całej Europie. Zalecali ją słynni pedagodzy, a w szkołach francuskich przez długi czas posługiwano się Telemakiem jako podstawową książką do czytania. U nas Komisja Edukacji Narodowej, zabraniając młodzieży czytania romansów francuskich i niemieckich, oceniła Telemaka jako pożyteczną lekturę, a cudzoziemcy guwernerzy opierali na niej swoją naukę. Książeczka ta ma niewielkie rozmiary, ma 16 cm długości, 10 cm szerokości, ale jest dość gruba, liczy bowiem aż 480 stron. Ozdabia ją 6 czarno-białych miedziorytów, tak jak na stronie tytułowej mamy napisane, 6 koperszczyków. Pozycja druga nosi tytuł bardzo dobrze wszystkim znany. Są to przypadki Robinsona, z angielskiego języka na francuski przełożone i skrócone, teraz ojczystym językiem wydane, w roku 1769 w Warszawie. Wydanie to ukazało się w 50 lat po ukazaniu się oryginału, bowiem powieść Daniela Defoe ukazała się w 1719 roku. Fabułę utworu pisarz oparł na autentycznych przeżyciach szkockiego marynarza Aleksandra Selkirka, który pokłóciwszy się z kapitanem, zażądał wysadzenia go na bezludnej wyspie, na której spędził 4 lata i 4 miesiące. Było to znacznie krócej niż powieściowy bohater, ponieważ Robinson Crusoe spędził na bezludnej wyspie aż 28 lat. Książka ta, przeznaczona początkowo dla dorosłych, szybko stała się ulubioną i poszukiwaną książką młodzieżową. Rozpoczęła ona nawet taką gałąź powieści młodzieżowych, przygodowych powieści młodzieżowych, które nazywamy Robinsonadami, a w których bohater organizuje swoje życie w szczególnie trudnych warunkach izolacji, skazany na własne siły. Ponieważ wydawcy zorientowali się, że książka ta cieszy się takim dużym powodzeniem wśród młodzieży, postanowili ją trochę skrócić, ponieważ w oryginale były to 3 opasłe tomy. Niektóre wątki zostały skrócone, inne trochę uproszczone i w rezultacie pojawiło się mnóstwo adaptacji i przeróbek, które zyskały olbrzymią popularność. Do końca XIX wieku przypadki Robinsona Crusoe stały się prawdziwym bestsellerem, bo ukazało się aż 700 różnych wydań tego utworu. Książeczka ta ceniona była przez młodych czytelników przede wszystkim za walory przygodowe,
Ale w Robinsonie młodzi czytelnicy widzieli również bohatera, który sprzeciwiał się dominacji dorosłych, który zapłacił za to wysoką cenę, ponieważ spędził 28 lat na bezludnej wyspie, ale była to kara za nieposłuszeństwo wobec rodziców, którzy chcieli zmusić Robinsona do prowadzenia mieszczańskiego, statecznego życia. Książeczka ta jest również małego formatu, 16x10 cm i nie ma żadnych ilustracji, jedyną ozdobą jest czerwono-czarna tytulatura na stronie tytułowej. Pozycja trzecia pochodzi z początku XIX wieku, nosi nieco dziwny tytuł Nowy bufon dla młodzieży, czyli treść początkowa historii naturalnej 133 figurami przyozdobiona, wydana w Warszawie w roku 1806. Georges-Louis Leclerc de Buffon to francuski przyrodnik i filozof, autor liczącej 44 tomy historii naturalnej. Tutaj mamy właśnie wydanie dla młodzieży ozdobione 133 akwafortami przedstawiającymi zwierzęta. Ta książeczka jest mała, ma 15x9 cm, jest gruba, ma 558 stron, ale dlatego, że w jednej okładce mieszczą się dwa tomy. Teraz kolejna książeczkę o nietypowym podłużnym formacie. Ma ona 12 cm wysokości, aż 18 cm szerokości. Nosi tytuł Książka dla dobrego chłopca, ułożona w drukarni Łątkiewicza 40 odmiennymi gatunkami charakterów, ozdobiona obrazkami iluminowanymi i znaczną liczbą winiet. Wydana w Warszawie w roku 1826. Teksty tutaj są bardzo proste, miały one służyć tylko do ćwiczeń w czytaniu i rzeczywiście mamy tutaj 40 charakterów, czyli inaczej mówiąc 40 rodzajów różnych czcionek. Jest też bogato ilustrowana całostronnicowymi drzeworytami, ale wbrew zapewnieniom w tytule są to drzeworyty czarno-białe, a nie iluminowane. Dlatego wygląda tak jak pozostałe książeczki z tego okresu, czyli mały format i czarno-białe ilustracje. Teraz pora na najmniejszą, miniaturową książeczkę z naszych zbiorów. Jest to zabawka edukacyjna zatytułowana Podarunek dla dobrych dzieci, wiadomości z mitologii i historii starożytnej, ułożony przez Franciszka Salezego Domochowskiego, Warszawa, rok 1829. Ma ona bardzo małe rozmiary, to jest 8 cm długości, 6 cm szerokości, liczy 129 stron, a ozdabiają je 4 czarno-białe ilustracje. W oryginale był to zestaw 8 tomików w ozdobnym puzderku. Niestety w naszym zbiorze mamy tylko jeden. Kolejna książeczka z naszej kolekcji to pozycja ciekawa zarówno ze względu na swoją formę wydawniczą, jak i zawartość treściową. Jest to ilustrowany abecednik historyczny dla dzieci polskich przez Teofila Nowosielskiego, wydany w Warszawie w roku 1862. Po pierwsze, adresowany do dzieci, które dopiero miały zacząć uczyć się czytać, wydrukowany został nie na papierze, ale na specjalnie przygotowanym, impregnowanym płótnie, co wydatnie zwiększyło jego odporność na zniszczenie i pozwoliło mu w dobrym stanie przetrwać do naszych czasów. Taką materiałową karteczkę płócienną trudniej podrzeć, a nawet jeśli coś się na nią wyleje, to można wytrzeć i dalej można z niej korzystać. Po drugie, jest to próba stworzenia jednego podręcznika do nauki podstawowych wiadomości z 7 podstawowych przedmiotów, czyli języka polskiego, historii, religii, przyrody, geografii, matematyki i etyki. Bardzo przydatna byłaby taka książeczka dzisiaj, żeby dzieci nie musiały nosić ciężkich plecaków, w których do każdego przedmiotu jest podręcznik, zeszyt do ćwiczeń i zwykły zeszyt. W książeczce tej jest także 65 ilustracji. Na początku, tak jak w każdym abecadniku, mamy abecadło, ale potem w trakcie przeglądania książeczki natrafiamy na różne wiadomości,
a zwłaszcza wiadomości z historii, ozdobione są dużą ilością czarno-białych obrazków. Wszystkie najwcześniejsze publikacje dla najmłodszych, wydawane zarówno w XVIII, jak i na początku XIX wieku, były wydawane bardzo skromnie, zwykle jako niewielkie tomiki, uboższe od wydawanych wówczas książek dla dorosłych. Ilustracje, tak dziś istotny wyróżnik druku dla małych dzieci, kiedyś przeznaczone były tylko dla dorosłych czytelników, ponieważ były bardzo kosztowne i bardzo powoli torowały sobie drogę do książki dziecięcej. Te zwykłe książeczki były ich z reguły pozbawione. Tylko książeczki służące do nauki, naukowe, jak wtedy mówiono, były ozdobione ilustracjami. Przykładem był pokazywany przeze mnie wcześniej nowy bufon, który miał 133 ilustracje przedstawiające zwierzęta. Wyjątkiem były wydania luksusowe. Przykładem takiego wydawnictwa jest książeczka zatytułowana Przypadki Robinsona, dzieło dla zabawy i nauki młodzi, wydanie nowe, poprawne, z 12 obrazkami, wydane we Wrocławiu w roku 1819. Wydania takie powstawały w ten sposób, że niewielką część nakładu zatrzymywano i czarno-białe miedzioryty zostały ręcznie kolorowane akwarelami. Wtedy takie książeczki sprzedawano po wyższej cenie jako wydanie luksusowe. W naszym wydaniu, zgodnie z tym, co zostało napisane na karcie tytułowej, mamy 6 kolorowych ilustracji. Ostatnia książeczka, którą chciałabym pokazać, wzbudzała kontrowersje już od chwili ukazania się drukiem w roku 1845. Bardzo ciekawa jest historia jej powstania. Otóż w 1844 roku, przed Bożym Narodzeniem, frankfurcki psychiatra dr Heinrich Hoffmann wyruszył do księgarni, aby w prezencie gwiazdkowym kupić dla swoich dzieci odpowiednie książeczki. Ponieważ takowych nie znalazł, wrócił do domu z czystym zeszytem i kompletem farb i tam sam napisał i zilustrował książeczkę, która wydana została w rok później, właśnie w roku 1845. Książeczka ta nosiła tytuł Struwel Peter, czyli Staś Straszydło. Nowatorstwo tej książeczki było potrójne. Po pierwsze, była to jedna z pierwszych książeczek dziecięcych w dużym formacie. Po drugie, strony skomponowane były na zasadzie współistnienia tekstu i ryciny, które się wzajemnie uzupełniały. A po trzecie, była to pozycja przeciwstawiająca się istniejących w owych czasach słodkiej konwencji grzecznych książeczek dla grzecznych dzieci. Książkę przetłumaczono na wiele języków, nawet na łacinę. W naszym zbiorze mamy tutaj wydanie w języku niemieckim, ale mamy też wydanie w języku łacińskim. W Polsce książeczka ukazała się po raz pierwszy w 1858 roku pod zmienionym tytułem Złota Różdżka. Na okładce umieszczono dwuwiersz skierowany do dzieci. Czytajcie dzieci, uczcie się, jak to niegrzecznym bywa źle. Doktor Heinrich Hoffmann stosunkowo szybko zetknął się z krytyką swojego dzieła, ale powiedział, że dziecko nie potrzebuje lukrowania rzeczywistości. Co wywołało takie gwałtowne reakcje? Aby się o tym przekonać, trzeba zapoznać się z wierszykami zawartymi w tej książeczce. Oto jeden z nich, zatytułowany O Juleczku, co miał zwyczaj ssać palec. Ja wychodzę po ciasteczka, rzekła mama do Juleczka. Sprawiajże się tu przykładnie, nie ssij palców, bo nieładnie. Bo kto palec w buzie tłoczy, zaraz krawiec doń wyskoczy, z nożycami zły okrutnie i paluszki niemi utnie. Julek przyrzekł słuchać mamy, lecz nie wyszła jeszcze z bramy, a już nieposłuszny malec myk do buzi duży palec. Wtem ktoś z trzaskiem drzwi otwiera, wpada krawiec jak pantera i do Julka skoczy żwawo, nożycami w lewo, w prawo, uciął palec jeden drugi, aż krew pryska we dwie strugi.
Julek w krzyk, a krawiec rzecze, tak z nieposłuszeństwa leczy. Wraca mama, aj wstyd, bieda, Juleczkowi ciastek nie da, bo kto mamy nie usłucha, temu dosyć bułka sucha. Płacze Julek, żal niebodze, a paluszki na podłodze. Julian Tuwim początkowo określił to działko mianem strasznej książeczki, w której są makabryczne wierszydła. Z czasem jednak złagodził swój sąd, nazywając ją po prostu książeczką zabawną. Podczas naszego spotkania udało mi się pokazać zaledwie kilka z liczącej blisko 29 tysięcy woluminów kolekcji książeczek dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Były to książki najstarsze, 18 i 19 wieczne. Otwarta formuła kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej pozwala na systematyczne wzbogacanie jej zasobów o książeczki pełne najnowszych nowinek technologicznych o zróżnicowanych formach i kształtach. Im właśnie poświęcimy nasze następne spotkanie. Dziękuję za uwagę.